Dzień dobry z rana. Dzień zaczynamy od wody, ale woda już wypita, a teraz przyszedł czas, słuchajcie, na kawę. I chciałam się z Wami podzielić takim małym tipem, nie wiem, może ktoś z Was też tak robi. Ja przez całą zimę do kawy dodawałam odrobinę cynamonu. Raz, że smak kawy jest o wiele ciekawszy, bo piję czarną, rozpuszczalną, nie jakąś tam smakową. A dwa, że cynamon ma właściwości rozgrzewające, także dla mnie i dla zmarzluchów myślę, że jak najbardziej na tak. Paweł jakoś nie bardzo przepada za kawą z cynamonem, także on pije normalnie, ale ja lubię sobie dodać troszeczkę cynamonu. Dajcie znać, czy też tak robicie. Nasza norweska poczta jest bardzo czuła na wspomnienia, bo tak na nią narzekałam i dzisiaj dostaliśmy awizo. I z ciężkim sercem idziemy odebrać paczkę. Paweł tam nurkuje w szafce, szuka ciuchów, bo się ubiera właśnie. Tak więc hej przygodo i trzymajcie kciuki, żeby jakaś tam paczka faktycznie na nas czekała. I tak jak tutaj możecie zobaczyć na kawałeczku, mamy do przyszła 27. Do odbioru jest do 13 marca. Także mamy nadzieję, że na nas tam czeka. Idziemy sprawdzić. Jeszcze w ramach wyjaśnienia, nie jest to paczka, na którą czekamy, o której mówiłam ostatnio. Na pewno jest to paczka z wydawnictwa, ale wydaje mi się, że jest to wydawnictwo poznańskie, bo tam też dostaliśmy maila, że możemy sobie zamówić tak przedpremierowo książkę i z tej opcji skorzystaliśmy, także wydaje mi się, że jest to to. Tydzień temu ponad pisaliśmy, mailowaliśmy odnośnie tej książki, także wydaje mi się, że jest to ta paczka, ale okaże się dopiero wszystko na miejscu. Jak zwykle na zewnątrz witam się z Wami ja, Sylwia obok. Dzień dobry. Idzie nasz Smef tutaj. Ja chyba nie, dzisiaj chyba nie Smef. Wybieramy się na pocztę, jak już Wam Sylwia wspominała. Ja mam takie podejrzenia pewne, że paczka, którą idziemy odebrać, na którą dostaliśmy awizo, to nie jest ta paczka, na którą Sylwia już ponad miesiąc oczekuje. No, coś tam tylko to będzie paczka od innego wydawnictwa, tak? No, bo oni raczej punktualnie zawsze wysyłają, znaczy punktualnie. Po rozmowach przesyłka dociera dosłownie w ciągu 7-10 dni do nas. No i ostatnio też narobiliśmy na poczcie trochę rabanu. Bo też od tego wydawnictwa to była ta paczka, którą nam cofnęli wtedy. Tak. Ponad miesiąc. Ale wysłali z powrotem, tam tych książek 9 przyszło. No. Powoli je gdzieś tam otrzymujecie w rozdaniach. Tak, jak otrzymaliście, to dajcie znać, już przeczytaliście tak. Może. Co myślicie o tych książkach w ogóle, jak wam się czytało? Podoba. Tak, i się musimy zejść trochę na bok, bo nas będzie pani tak, z pieskiem miała. Tak, wiemy, że po wyjściu od razu zaczynają nam łzawić oczy. Tak. Mi łzawi lewe. A dla mnie łzawi prawe. Także i w tym się uzupełniamy, słuchajcie. Tak, łzawimy razem na jedną głowę. No, jest trochę chłodniej niż wczoraj, powiem Wam, bo dzisiaj jeszcze zdecydowaliśmy na czapki jednak. No jest zdecydowanie też więcej chmurek dzisiaj. Wczoraj nie było praktycznie żadnej przez cały dzień. Tak, a ja jeszcze chcę się pochwalić, że dzisiaj mam randkę. Tak. Nie z mężem. Proszę, przekazuję kamerę. Nie z mężem, słuchajcie, ale jestem umówiona po południu na randkę z siostrzeńcem naszym. Tak. Jestem umówiona na oglądanie Smurfów. Jest fanem Smurfów. Już się Sylwia przygotowuje powoli. Au! Oj, przepraszam. Zepsułem ci look twój. Tak, także ciocia Sylwia musi znaleźć jakiś fajny odcinek Smurfów. Dajcie znać, czy oglądaliście albo oglądacie, bo no, mi się zdarza, tak jak widać. Bardzo miło spędzam czas podczas oglądania. No, także tyle chyba na razie. Idziemy. Ja zaraz zakładam czapkę, bo z jedną ręką tak średnio. Tak jak widzicie, pipi lunch tam dzisiaj. Chyba musimy zacząć znosić okulary, słuchajcie, tak. Bo... Jeszcze jak w tamtą stronę, to w tamtą dało się jakoś iść. Trzymać, no. Ze słońcem troszkę w plecy, teraz idziemy cały czas pod słońce, jest masakra. No, także chyba musimy wygrzebać nasze okulary przeciwsłoneczne. Nawet nie wiem dokładnie, gdzie one są, ale znajdziemy. Tak jak widzicie, o tam. Paczucha już. Paczucha odebrana i tak jak Paweł i ja dobrze myśleliśmy, jest to paczka
z książkami z wydawnictwa poznańskiego, także jak zejdziemy do domu, to wam pokażemy, co tam jest, może znowu będzie coś dla was. Od razu mogę powiedzieć, że paczka jak zwykle jest cała porozrywana, bo pewnie Izba Celna sprawdzała. Tak, ostatnio też jak przyszła, też wam pokazywałam, że była, że karton był dość konkretnie uszkodzony, no ale wiadomo, muszą sprawdzić, co tam w paczce jest, także na całe szczęście jeszcze się nie zdarzyło, żeby czegoś w paczce brakowało, także mamy nadzieję, że i tym razem wszystko to, co miało przyjść, jest w środku. Okej, idziemy powolutku do domu. Zjedliśmy obiad i przyszliśmy leżakować tutaj na łóżko, od razu kamerę łapnęliśmy i postanowiliśmy do was jeszcze chwilę porozmawiać, pomówić do was, do kamery. Tak, bo nie wiem, czy mówiliśmy, czy nie mówiliśmy, ja już tracę rachubę, że dzisiaj wypuściliśmy vloga i to był, jest vlog taki typowo domowy w sumie. Gdzieś typowo pogadankowy, gdzie Sylwia opowiada wam przez ponad 30 minut. No, jakieś tam poruszam różne tematy i dostaliśmy pod tym filmem komentarz. Żeby nie było, w żadnym przypadku nie chcemy urazić tej osoby, która ten komentarz napisała. I cieszymy się, że zwraca nam uwagę na niektóre rzeczy, które w jej mniemaniu mogłyby wyglądać inaczej. Tak, bo wasze opinie naprawdę cenimy, z bardzo wielu opinii bardzo często korzystamy i też się doskonalimy, kształcimy, jak nam coś podpowiadacie. Tak, także dzięki tym opiniom oczywiście. Tak, także bardzo serdecznie wam dziękujemy za te wszystkie komentarze. Ale chcieliśmy się odnieść do jednego właśnie, który dotyczył tego, że takie vlogi domowe, kiedy coś tam siedzimy i gadamy, nie są vlogami zbyt ciekawymi i tak średnio się je ogląda. Znaczy, chodziło głównie o to, że jest poruszanych wiele wątków i nie ma jednego głównego wątku i po prostu to wszystko się tak jakby rozmywa, że jest kilka tematów poruszonych i możliwe, że widz traci wtedy tak jakby rachubę w tym wszystkim. Tak, więc my chcieliśmy wam przedstawić, jak to wygląda z naszej perspektywy, ze strony twórców, więc... No chyba możemy się już tak nazwać, że jesteśmy twórcami. No tak, no, więc... Uwaga, uwaga. Nasze życie, słuchajcie, nie wygląda naprawdę jakoś super ciekawie i wydaje mi się, że bardzo wiele osób ma mylne wyobrażenie tego, w jaki sposób w ogóle, myślę, że youtuberzy ogólnie żyją. Są youtuberzy, którzy na przykład już z YouTube'a żyją. Żyją, tak, nie pracują. Nie pracują i mogą sobie na przykład pozwolić, żeby codziennie gdzieś tam, słuchajcie, wyjść, coś, nie wiem, zwiedzić, pokazać, mają też inne sprzęt, drony, nie drony i mogą w ogóle całkowicie inaczej to wszystko prowadzić i inne ujęcia robić. My oczywiście też takie osoby oglądamy i ogląda to się naprawdę super, ale no u nas życie wygląda tak, jak wygląda i myślę, że wy również jakbyście tak szczerze sobie siebie zapytali i postawili się w nasze... z naszej perspektywy popatrzyli na to, czyli jakbyście mieli nagrywać jakieś vlogi. Coś dla widzów, załóżmy, tak, że macie swoich widzów i chcielibyście im pokazać, jak wygląda wasze życie, to każdy wasz dzień, podejrzewamy, że nie jest taki ekscytujący, nie robicie nie wiadomo czego, nie skaczecie ze spadochronami. Jeżeli macie takie naprawdę super życie, że każdy dzień z waszego życia mógłby być mega odcinkiem, taką mega petardą dla widzów, to śmiało bierzcie kamerę i możecie nagrywać, my chętnie pooglądamy, jak wy żyjecie, ale podejrzewamy, że większa część naszej widowni na pewno ma takie życie jak my, normalne, czasami jest ciekawiej, czasami jest mniej ciekawy, czasami jest smutno, czasami jest wesoło. No, my jesteśmy naprawdę parą normalnych osób, takich posypanych w Norwegii są tysiące, jak nie dziesiątki tysięcy, każdy, który tutaj przyjechał, ma podobne życie. Tak. My nie jesteśmy ogromnymi kanałami, które mogą pokazać coś, tak jak Sylwia wcześniej powiedziała, że youtuberami, którzy nie pracują, oczywiście tutaj sprostuję, żeby się nie pojawił później jakiś problem. Oczywiście nagrywanie na YouTube, jeżeli ktoś to robi... To jest praca. Tak, to jest praca. Po prostu właśnie do tego dążyłem, że to jest praca i to jest praca, która naprawdę nie jest lekka, bo niektórym widzom wydaje się, że po prostu co to jest wziąć kamerę, pogadać. Tak. To nie jest nic trudnego wziąć kamerę, do tej kamery pogadać, powiedzieć coś do was,
Ale później wiąże się to jeszcze z produkcją, wiąże się to z audio, jeżeli są jakieś filmy tematyczne, które nie zawsze są też dobrze przyjęte, bo nie ma bardzo dużego tak jakby odzewu, a niektórzy widzowie proszą o takie filmy, żeby na przykład jakieś muzeum pokazać, a później się okazuje, że taki film ma tylko kilkaset wyświetleń, a naprawdę trzeba w niego włożyć o wiele więcej pracy, bo trzeba poświęcić czas, żeby pojechać, trzeba poświęcić potem czas przy montażu, jeżeli jest więcej ujęć, więcej klipów, to montaż także trwa dłużej i nigdy nie jest tak, że film, który my nagrywamy, nagrywanie filmu trwa dłużej niż jego produkcja. Zawsze produkcja trwa dłużej. No taka jest prawda, taka jest prawda. Także chcieliśmy po prostu, nie chcemy, żebyście odebrali to jako jakieś tłumaczenie z naszej strony, tylko chcieliśmy, żebyście właśnie popatrzyli na te filmy, na to, co my wypuszczamy do internetu, na to, co pokazujemy właśnie też z naszej perspektywy, żebyście się czasem postawili w tej drugiej roli, w roli tej osoby, która nagrywa. No i tak jak Paweł powiedział, żebyście też tak, nie wiem... Żebyście przede wszystkim uwierzyli w to, że my chcemy wam pokazać nasze normalne, szczere, prawdziwe życie. A nie tylko taką otoczkę techniczną napompowaną pod muzykę. Tak, my też byśmy, jakbyśmy się uparli, słuchajcie, to byśmy mogli codziennie jeździć do jakiejś knajpy na obiad, na jakąś kawę. Tak, no ale bo... tak nie wygląda nasze życie na co dzień. No, ale ile będziemy... byśmy tak pociągnęli? Miesiąc, dwa? Nie będziemy układać scenariuszy, żeby robić vlogi. Nie rozpisujemy sobie wcześniej to, co mamy do was powiedzieć. Tego, co mamy do was powiedzieć. I także to jest wszystko tak na luzie, na spontanie i no, przychodzimy tu pogadać. Dobra, wracamy do głównego tematu dzisiejszego vloga, którym była poczta i książki. Idziemy pokazać wam książki. Tak jak widzicie, te książki dostaliśmy dzisiaj w paczce. Mamy ich 4 i oczywiście podzielimy się nimi z wami. Książki tym razem autorstwa Macieja Bręcza i książki dotyczą Wysp Owczych. Piękna okładka, tak jak możecie zobaczyć. W środku oczywiście są fotografie, także to, co Sylwia również lubi. I wam już nieraz powtarzałam, że bardzo lubię książki ze zdjęciami w środku, bo wtedy fajnie można jeszcze poznać te miejsca, o których czytamy. W środku mamy oczywiście zakładkę. Ta książka już jest przeze mnie przeczytana, ta również i też te książki pojechały, w sumie poleciały chyba również do was, jeżeli już je czytaliście i otrzymaliście, to dajcie koniecznie znać. W środku jeszcze w paczce, słuchajcie, mieliśmy taką ulotkę, też w sumie to wszystko jest napisane, wydaje mi się, tutaj w środku, ale fajnie, że jest coś jeszcze oddzielnie i mamy taką przywieszkę, zaczepkę. Nie wiem, jak to się nazywa, tutaj w środku. Przypinkę, głos za kadrą mi podpowiada. Przypinkę, którą możemy przypiąć i też takie przypinki były w książce o Laponii. Mamy również, słuchajcie, breloczek. Jest to breloczek, będę czytała. Ten brelok zrobiliśmy z wełny pochodzącej z owiec mieszkających na Wyspach Owczych. Zapewniamy, że żadne zwierzę nie ucierpiało. Zespół Wydawnictwa Poznańskiego. Także powiem wam, że... ciekawe, ciekawe. Nie dostaliśmy nigdy wcześniej czegoś takiego i naprawdę, no, jeszcze się zastanowimy, gdzie to przyczepimy, ale będzie nam towarzyszyło na pewno. Ale jest też również jeszcze jedna rzecz, która skradła me serce, a mianowicie owieczka. I zastanawiamy się, czy jest to zakładka, czy jest to podstawka pod kubek, bo jest to zrobione z takiego filcu. Czekajcie, żebyście... O, tu dobrze widać. Super. Także 3 książki, myślę, polecą do was i rozdania na pewno tej książki i mamy jeszcze do rozdania wam książkę o Rekin i Baran, tak, o Islandii, ale te, myślę, rozdania zrobimy na Instagramie i na Facebooku, także jeżeli nas jeszcze nie obserwujecie tam, to owieczka was bardzo serdecznie tam zaprasza, żebyście wpadli na naszego Facebooka, naszego Instagrama i byli z nami na bieżąco, bo postaramy się niedługo wam te książki właśnie rozdać, zrobić tam rozdanie. Także razem z owieczką uciekamy. Bee! I na koniec vloga wylądowaliśmy w kuchni.
Z racji tego, że musimy przygotować jakieś małe, co nieco na co nieco tak, na tą randkę z siostrzeńcem, ciocia ma. Na seansik smurfowy. Tak sobie żartujemy, że to jest oczywiście, że to randka, wiedzy, takie małe spotkanie. Nie pomyśleli, że tu jakieś chore rzeczy odchodzą. Nie, po prostu jesteśmy umówieni na spotkanie, będziemy oglądać smurfy. Już 3 dni się tak umawiamy i nie może dojść do tego oglądania, także mamy nadzieję, że dzisiaj wszystko wypali, ale czekamy, aż będą zjedzone obiadki i najpierw tak. Obowiązki, odrabianie lekcji i w ogóle, a dopiero później przyjemności. I siostrzeniec przybędzie i będzie seans stworzony. Dokładnie tak. Także z naszej strony to chyba tyle. Pamiętajcie, żeby wpaść na naszego Facebooka i Instagrama, zaobserwować nas tam, polubić stronę, bo tak jak Wam powiedziałam, będą niedługo rozdania książek. Jak zwykle coś fajnego u posypanych. Właśnie, żebyście nie przegapili i mieli okazję zgarnąć fajne nagrody. My ze swojej strony Wam bardzo dziękujemy za dzisiaj. Nie wiemy, czy było fajnie, czy było nudno. Mamy nadzieję, że Was nie zanudziliśmy jednak, że nie ziewaliście zbyt mocno. Tak. No, także widzimy. Dziękujemy jeszcze raz. Do zobaczonka. Hejka. Subskrybujcie kanał Posypano.